książkę napisałam właściwie z dwóch powodów. Pierwsza sprawa to jest rozliczenie się, moje rozliczenie z przeszłością. I chciałam też jakby, żeby, tam opisuję dużo też rzeczy, które się wydarzyły medialnych w moim życiu. I chciałam, żeby ludzie też poznali jakby historię z mojej strony, jak to wyglądało, a nie jak media to pokazywały. To jest na pewno pierwsza rzecz, ale najważniejsza i główna to jest przekaz związany z moją przemianą, czyli z nawróceniem, czyli z poznaniem Boga w moim życiu, który absolutnie je zmienił. I chciałabym się tą historią podzielić z ludźmi, bo uważam, że jest na tyle interesująca, że może ktoś będzie z tych poszukujących chciał również takiej przemiany. Jeżeli chodzi o tą sytuację związaną z gwałtem, to po pierwsze jakby nie chciałabym się fiksować na tej historii, bo to nie jest kwintesencją tego, co chcę przekazać w książce. Natomiast chciałam też, może nawet nie tyle, co się rozliczyć, ale też pokazać innym kobietom, że jeżeli taka sytuacja ma miejsce w życiu którejś z nich, to jest możliwość i właściwie jest wielka szansa na to, żeby od tego potrafić się odciąć, iść dalej przez życie i na pewno to, co mnie spotkało, w dużej mierze mnie umocniło, chociaż najpierw bardzo mocno mnie złamało. Jedna z dziennikarek zarzuciła mi, że właśnie na teraz jakby wchodzę z powrotem do show biznesu, chociaż od tego show biznesu się odcinam. Natomiast kiedy sobie to przeanalizowałam na spokojnie, to jest tak, że w związku z tym, że jestem osobą popularną, w dużej mierze od show się odcinam, natomiast jeżeli spotkała mnie historia związana z nawróceniem, to uważam, tak jak wcześniej powiedziałam, że chcę o tym opowiedzieć, bo dla mnie też jakby taką nieprawdopodobną rzeczą jest to, że możemy opowiadać o złych rzeczach i mówić o tym bardzo głośno, a kiedy komuś się dzieje coś dobrego i ktoś może inny skorzystać na tym, no to już nie wypada. Tak samo jak mówiono o tym, że jeżeli chodzi o sprawy Kościoła, to należy tylko mówić w Kościele. Nie wiem, kto to powiedział, znaczy kto to wymyślił i kto sobie tak myśli, natomiast Bóg jest wszędzie i możemy o tym mówić. Jeżeli On mi pomógł zmienić swoje życie, a jestem tego przykładem, to absolutnie chcę o tym mówić głośno. I w związku z tym, że zarzucano mi, że wracam do show biznesu i chcę coś pokazać, to w porządku, ja to przyjmuję i tak, chcę wykorzystać swoją popularność na to, żeby głosić Słowo Boże w mediach. Moja książka mówi głównie o tym, pokonaj siebie, czyli pokonaj jakby nie siebie jako osobę, tylko pokonaj swój sposób myślenia. Przemień swój sposób myślenia na taki, żeby ci się żyło lepiej. Każdy z nas błądzi. I jeżeli chodzi o, czy mogą się odnaleźć ludzie w tej książce, ja mogę powiedzieć już dzisiaj, że kiedy ta książka się pojawiła już na rynku, dostaję bardzo dużo listów od osób, które chcą czerpać z tego inspiracji, ponieważ dla nich właśnie jakby ciekawa jest ta przemiana. I często jest tak, że ja w tej książce też nie pokazuję tego w postaci jakiejś opery mydlanej, tylko ja rzeczywiście pokazuję swoje upadki i wzloty, przyznaję się do nich, co nie było łatwe. Natomiast najgorzej właśnie chyba przyznać się do swojej porażki, przyznać się do swoich słabości, bo każdy z nas chce być spostrzegany jako Superman albo super człowiek, a niestety albo istety jesteśmy tylko ludźmi, bo jedynym super wspaniałym nie człowiekiem, ale można powiedzieć bytem, tak, bo nie znamy, jest Bóg. I On pomaga nam w przemianie właśnie tych wszystkich przeciwności, które w życiu nas spotykają. Ja jestem za to wdzięczna, że On się pojawił w moim życiu, bo i o tym często mówię, nie wiem, gdzie bym dzisiaj była. Przede wszystkim ja myślę, że to jest związane również z taką pustką, którą ludzie mają w swoich sercach i dlatego zaczynają szukać nie w tych rewirach, w których powinni i się gubią. Ale jak odnajdują Boga, to wracają na prostą.